To działa, wszystko i akumulator, co działa. No i dobrze. Kurwa, pomarzły. Możesz im tam dać, no. Dobra. Co? Będziesz tu pomarzło. Dobry. Cześć. Cześć, Tomuś. Cześć. Ubrałeś się? Dobra, później odprawię. Ja to jestem prezesem, to wiesz. Ja to... Nie nagrywaj, kurę. Nie cześć. Co ty nagrywasz już? Nagrywam cię, no. Cały czas, wszystko będzie nagrane. Całe GoPro, ile dałeś? 400? Nie, 200, bo tam od znajomego i do tego miałem kartę. Nie? Nagraj tu wszystko ładnie. I wiesz. Filmuj. Na odprawę nagraj. Dam stanowiska od kogo? Nagramy. Później zrób z tego film. Muzyczkę, podkład, wiesz. Robię i na YouTube'a rzucę. Jeszcze ci kurwa drona kupił. Nie, to już nie, bo dron to jest grubszy temat. Mocnego, cześć. Dzień, masz kamerę, chodź tutaj. Nagrywam cię. Żeby nie było wałka, że ktoś zaraz od kosolaka kurwa rzucił. Kurwa za cztery. A to nie rozwrócą się do tej pory. I łeb tam by było gdzieś dalej do tego. Kurwa, byłem nastawiony, że nie będzie na minusie dzisiaj. No. Nie będzie później. No. Ale plecionka będzie marzła, nie? No właśnie. Ale wziąłem sobie żyłkę. Ja nie wziąłem. To będzie. Znaczy ja i tak zacznę plecionką, nie? I zobaczymy, co będzie się działo. Ja też nie przekładałem. Miałem tego zrobić na żyłkę, ale... Nie, no drugiego mam na żyłkę, nie? Takiego gównianego kija, to najwyżej będę na niego łapał. Jak się połamie, to się połamie. Kurwa, Karolowi byłem niedawno... Tak, kurwa, dym, taka pilka... Tylko tymi dwoma pilka. Dobra. Ogarniemy. Znaczy tu jeszcze jest cukierek, co? Boczek go dzisiaj przyjechał, przecież bliżą. Po ile cukru chce tam? No do boczka jeszcze nie ma? Ile cukru chce? Zaspał? A on ty zarządzi. Ile cukru chce tam? Ja też jestem, ale w straży. Robert? Jak to mówi pan prezes u nas w straży, nie czy tak mordy na nich, bo nie będą przychodni, będą nic zrobili. Oni i tak nic nie robią. Ja wiem, jak nie pasuje, to może tam je wypierdolić, mówię. Byś coś łapała? Co? Wiesz, coś łapała? Nie, chciałam kurwa popatrzeć na coś. Ojej. Cześć, najbardziej zdesperowany ludzie na świecie. Cześć wujo, będziesz łapał? Nie wiem. Nie no, przyjechać na zawody? No tak. No to bardzo mnie to cieszy. A witam panie. Za stygło, tak? Za bardzo. Uryli za bardzo, nie? Za bardzo, woda była. Chodź tam, kurwa. Chodź tam, kurwa. Wy tego. Wypychali by człowieku tam kurwa kiedyś. Ale to tak się wpięło. Robiłem porządki. No. I ostatni raz byłem na rybach. We wrześniu chyba. Ja byłem pinkę tam do chałupy, gdzie się buduje. I tak zostawiłem. Wyciągam w lód, otwieram kurwa cała. Ani nie śmierdziała kurwa, ani się nie popsuła nic. I żyła. Wiesz, zajebista. Dobrze, żeś zrobił, mówię, człowieku. Nie mów tak. Nie mów tak. To jest realne podejście. Jak będzie mi bardzo wiał, to sobie jeszcze parasolkę wziąłem, będę się osłaniał. Ja nie brałem parasolki. Ja wziąłem po prostu parasolki z rasa. Ja, ale nie, to ja się postawię 2 metry obok, kurwa, żeby tak trochę mnie osłaniało. A jak nie, to się okopę. Odzieła ci tak, kurwa. No. Już jest kurwa, wiesz. Lista obecności. Co? Ryby same do siatki. Ryby same do siatki. Ale to jest najgorsze miejsce, bo jest beton kurwa do wody i... Gdzie? 45. Dobrze, wziąłem szerok poda. No. Kurwa, pierwszy losuje, to zaraz może nie wylosuje. Nie, no co zrobić, no takie są warunki. Do winkla z wiatrem jest spoko, a później tam kurwa większa ta fala. No, widzisz, kurwa, na ryby przyjechałem, no. Ojej. Chyba za kawę zrobię. Ja jestem pierwszy na liście. Wiem, pierwszy napisałem, kurwa.
Nie no, pogoda jest średnia. Średnia? Wczoraj było lepiej, chłopie. Wczoraj było nie było fali. Wczoraj ja byłem męczony. Tak, podmuchy były niby, wiesz. Na dworze było gorzej. Listę podpisali wszyscy. To ja przyjechałem, mówię, jadę chuj. Chyba się nie rozwinę na dwór, pizdziak. Tam przyjechałem, chłopie. No, ale ja bo stąd wiało. Ja tydzień temu przyjechałem w niedzielę rano o 9. Śnieg, mówię do chłopa, poszedłem tam, mówię, jak dej, spokój, mówię, do domu. No i Szymek potem po obiedzie w niedzielę mówi, ty chodź, powiedziałem, co będziemy siedzieć w domu. Mówię, no kurwa, chuj pogoda. No ale przyjechaliśmy, rzuciliśmy już parę razy. Kije się rozdziwiczyło, mówię, dobra jest. I jedziemy. Ale przyjechał, zapaliłem poza papierosy i... Uczyłem no, prawie, ale taki drogę wszystko, no. Ale tam niby na tym cyplu łapie. Ja prosimy o podpisywanie listy obecności. Łukasz, ty jako nawiciel jesteś pierwszy, to pierwszy losujesz? Chyba tak. Ja piąty. Ja to się zapisałem już... Jeżeli mówię, jeszcze kurwa nie zbieram, mówię zapisuj, mówię póki jestem, bo ja nie mam, bo ja nie mam czasu, przyjechałem, mówię do ciebie. Żeby była jasność, wniosek Rafała Czeka jest daleko idący, bo jest to godzina 8.20 nęcenie, 8.30 rozpoczęcie zawodów i zakończenie tym samym byłoby o godzinie 13.30, tak? Powtarzam trzy sygnały, 8.20 nęcenie, 8.30 zasadnicze łowienie i koniec łowienia, ostatni trzeci sygnał, godzina 13.30. Zgadza się? Wszyscy słyszą? Dobra, jeszcze... Dobra, będzie... Krzysiek, Staszczyk, 5, tak? Cichy? 5. 5. Ale pamiętajcie, no teraz deklarujecie, już później nie skracam. Nie, to wiadomo, to przed zawodami ustalamy. 5 czy 4? Rozumiem, że już kończę tutaj sektor. 5 godzin? No, czyli 5 godzin, dobra. Ziemia. Dobra. Zaręca ciemna. Pół na pół. Mniej więcej pół na pół zrobimy. Głodnie wymieszać. Siódma 30, 7:50 nęcimy. Zobaczymy. Wieje niesamowicie. Ale może się coś uda dzisiaj złapać. Jeszcze chyba sobie parasolkę rozstawię, jak mi się uda. Trochę się osłoni od wiatru. Jeszcze trochę wody. Wszyscy na murek, bo mi nogi bolą. Nie, a co? Kurwa, ja muszę sobie wrzucać do krzesła, no bo żeby mnie to nie spierdolił.
Ja w ogóle nie mam podpórek, nie wziąłem ze sznurkiem, co miałem odmierzone. Zostawiłem w domu. No nie wiem. Dobra, to ty se rób. A jak nie, to dociąży go z tyłu kamieniem i z przodu kamieniem. No tam rzuciłem, on się akurat u mnie nie rusza, bo u mnie jest dobrze, ale może by mi nie spierdolił w razie czego. I jeszcze tam kamień u mnie za fotelem, jak się nie mylę, leży. Ja mam tam kamień. Przyjdź, to zadam ci robaki. Dobra, teraz tak, mamy Joxa. Joxa posypiemy delikatnie proszkiem. Ogólnie jest w bardzo dobrej formie. Rozproszymy go troszkę, żeby był bardziej żywotniejszy. Nie, wystarczy. Tyle. Wiem, tutaj jest taka delikatna plamka na ekranie, ale w następnym nagraniu już będzie to wszystko zmienione. Patrzcie. Wymieszamy go dokładnie z proszkiem. On zaraz się tutaj ładnie rozproszy. Dobra, to zostawiamy tak, niech sobie on tutaj jeszcze dosłownie odrobinkę, niech on tutaj sobie pracuje. Zamykamy, już mamy przesiane, fajnie to wygląda, troszkę kolorowej pinki. Troszkę mu nie uruchomimy, zobaczymy, czy się uruchomi, czy nie. To jest nie za dużo. Będę miał ręce i nogi. Trochę się rusza, trochę się nie rusza. Próbujemy, kombinujemy. Dobra, pinkę mamy. Teraz mamy taką pineczkę. Też troszkę jej damy. Dobra, wystarczy. To może być killer. Białego, odrobinkę dosłownie. Jedzenie nam ochotka haczykowa na koniec. Dobra, pudełeczko jeszcze. No i tutaj mamy taki miks. No, trochę sypniemy. Dobra, nie będę tego przesypał do tego pudełka jednak. I za chwilę damy jeszcze Joxa. Może troszkę ją domoczę jeszcze. Zobaczymy. Pokażcie, jak ten Jox wygląda. Jox wygląda niesamowicie. Joxa przesypimy do miski. Chlubkę na bok. Troszkę trzeba mu tu pomóc. I fajnie. Tu się coś poskajało, ale dobra. Zasypujemy go do zanęty. Dobra, tu damy, żeby wygrał. Dobra. I mam końcóweczkę sobie tu. Dobra. Zmieszamy go dalej. Robactwa trochę jest, wystarczająco bym powiedział. Dobra. Dobra, moi drodzy, trzy koszyki zanętowe już poleciały. Ustawiłem się na 30 metrów. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze 2-3 minuty, zaczynamy łowić. Zaczynamy białą pinką. Skręteczka. 20 gramowy, boże, koszyczek. No i dobra. Tydzień temu w niedzielę był trening. No już tak, a ty co? Nie jeszcze? Ty, no to zaraz zaczynamy, za 2 minuty. I minuta. Ja wiem, wiem. No już, pierwsze problemy. Patrz, 14, kij do 60 gram. Wiadak z tym. Zobaczymy, co z tego będzie. Pierwszy rzut.
Kacie w ogóle będę mógł ustawić. Pierwsza płotka, bardzo ładna. Dwie białe pięćki. Jeszcze by mi wypadła, nie? Nie wcelowałem do soca. Kij leży. Kurwa, ale porażka. Trzydziesty metr. Oczywiście jak zwykle piłem herbatę i jak zwykle było branko. Na 30 metrze dwie białe pinki. Nie będę trzymał się tego 30 metra. Obok ma pan trzy płotki, kolega dwa stanowiska dalej ma leszczyka, widziałem ładnego. Nie, nie jest najgorzej. Dwie białe pineczki. Jedziemy dalej. Obok mnie kolega Paweł, w tamtym sezonie czwarty, jako w klasyfikacji rocznej do wędkarza roku. Więc mam tutaj godnego przeciwnika obok siebie. Duże doświadczenie. Zmieniłem koszyk na 30 gram. Wcześniej miałem 20, trochę mi się słabo naciągało. Kijek bardzo fajny. Zadowolony jestem z kijka, super. Nie wiem jak z dźwiękiem dzisiaj, bo wieje niesamowicie. Trochę słabo się naciąga tą plecioneczkę. Plecioneczka 008. Ale pierwsza płotka jest, jest fajnie. To, że zimno. Ale by takie płotki brały, by było super. Jest branie. I nie udało się. Już się troszkę poplątało. A nie, urwała przypon. Nie, jest haczyk, jest. Co zaczyna się dziać? No bo dwie białe pinki. Nabijamy paszu. I to pierwsza ryba po... Zaraz wam powiem po jakim czasie. Niektórzy mieli już po 3, po 4, a ja dopiero pierwsza, ale dobra i pierwsza. Jest jedna, to i będzie kilka.
oczywiście zaklipsowane. Chciałem też trochę ponagrywać w tym roku więcej, na wszystkie zawody związane z wędkarzem roku będę chciał jeździć. Piąta 10, zawody zaczęły się 8:30, czyli pół godziny, pierwsze branie, pierwsza ryba. Znaczy drugie branie było, pierwsza ryba. I teraz drugie branie po 40 minutach. No niektórzy mieli już wcześniej rybki, ale nieźle. Odezwa się później. Jest tu 4-5 płotek, małego krąpiksa, takiego na żywca. Cały czas 30 metr. Nie mogę teraz naciągnąć. Dobra, teraz się naciągło. No i więc tak. Jedna mała płoteczka złapana przez półtorej godziny. Wcześniej brałem na 30 metrze, coś tam połapałem, ale ogólnie jest lipa w tym momencie. I dalej, i bliżej, i biały, i pinka, i kurczę ten. Pochodka haczykowa i nic. Nie wiem czy w ogóle będzie mnie dobrze słychać, bo wieje cały czas, a już mamy godzinę prawie 13. Jeszcze pół godziny i zwijamy się, ważymy i zobaczymy. Ostatni na pewno nie będę. To jest najważniejsze. No ale zobaczymy co dalej. Jedzonka sztuki zostało. Tak to wygląda. Wieje noc. Osób bierze udział w dzisiejszych zawodach. Są podzieleni na sektory. Zobaczymy, może w sektorze będę w pierwszej piątce. 14 osób chyba na sektor jest. Jakoś tak. I złapiemy dalej. Ostatnie 12 minut do końca. Mamy piękną płoć. No. Dawaj. Ładnie się zacięła. Piękna płotka, gruba. Najebista. Ale kurwa grubo. Najebista. Jeszcze raz rzucimy. Ładna. No ładna. Półtorej godziny, dwie praktycznie bez brania. Zawsze trzeba do końca. Tak jakbym natrzaskał z 10, to by było super. Gdzie ostatni rzut już? Ale wieje, kurde. Ale mi łapy zgrabiały.
ale było piękne branie. Pięćdziesiąt tysiąc czterysta. I policz na teren. Zgadzasz się? Powiedz jeszcze raz. Sam se odczytaj, zdecyduj sobie. Odejdź, niech sobie zdecyduje. Nie pisz jeszcze. Sebastian, jak? Wiatr jeszcze będzie wiadomo. 1460. Dobra. 60? Tak. Liczymy. 1. A tak bardzo bymy go nie skrzywdzili. Nie, skrzywdziłbyś go 15. To 5. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. I 8. To nie przeżyło. Panie Łukaszu. Panie, żyje. Ostateczny wynik 1460. No dobra, tak? Tak. Porawkę. Podpis. Porawka. Dziękuję. Dobra. Jak to wychodzi na razie?